Nie, bo to na początek. Dobrze, mam szczęśliwą rękę. Powodzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia, paniusia. Do widzenia. Ojej, jak pójdę, proszę. Jak no prędko ten koszyk i leć do pana Gomułki. Muszę by ci pieniądze oddał, bo już za 3 dni zalega. Już lecę. Będzie grosza ureguluje. A będzie trzeźwy, to mowy nie ma. Przecież mama go zna. No, no, idź. Nie krokodyl, nie żyrafa, jednak pożyteczne zwierzę. Ci odmiennej razem z pierzami było nie było, nie 5 złotych, nie 3 złote, tylko 1 złoty. Oryginalny gołąb Krakus, ptaszyna miłosna, tudzież do wrąbania w rosole. Nie 5 złotych, nie zmiata już się nie ma, nie 5 złotych, nie 3 złote, tylko 1. Amerykańska automata do wieszania, instrument, który nie niszczy, nie zgniata żadnego krawata, nie jak ten z Boszy. Proszę bardzo. Kto jest dechły? Ale nie przeszkadzaj. Amerykańska maszyna dla ostrych. Zara, kto jest dechły? Dobry, chcesz ze mną uciec? Maniusia, zaciekaj! Nie. To ci pomogę. Zmiataj, zmiataj stąd. O, dobrze, ty dziadu Kalwarii. To dziad. No. Antek? Maklarka powiedziała, że to miłość. He. Tylko nie he. Maklarka się na tym zna. A trzeba ci wiedzieć, że teraz już mam fundament na ognisko domowe. Dostałeś robotę? Tak, od wczoraj urzęduję u malarza. Z kuflami mam do czynienia. Tak, ale z takimi dużymi, do zamiatania. Uważasz, Maniusiu? U malarza posada niepewna, pak umrze. Co w takim razie tu robisz? Dlaczego nie przy pracy? Przed wyszedłem, ja tymczasem wyskoczyłem na rynek, żeby sobie coś... Maniusiu, idziemy. Lewa! Maniusiu, cyk, Maniusiu, pakujesz do mnie, że aż strach, jak masło do chleba, jaska do nieba. Maniusiu, joj, Maniusiu, ho, Maniusiu, będę fajny chłop, więc zajdź u baluba i moją miła bądź. Nie dla sobie, to nie dla kota szpyrka. Kto by tam uwierzył wam? Każdy chłop to taki sam, nie wino lubi, a drugo zerka. Mnie nie weźmie na serca dzwon. O nie kochanie, to nie bujanie, to najszczersza prawda jest. Nie dla sobie basa, nie dla kota szperka, może z inną uda się, ze mną nie. Maniusiu, niech nie ścisną drzwi, królewski dom urządzę ci na obiad bany, a puchni dywany. Maniusiu, jak mi serce dasz? Królika lisa, uż i strój się dziewoją, lecz moją miła bądź. Nie dla ptakią masa, nie dla kota szpyrka. Kto by tam uwierzył wam, każdy chłop to taki sam. Niby jedną lubi, a na drugą zerka. Mnie nie weźmie na ten bas żaden dzwon. O nie kochanie, to nie bujanie, to najszczersza prawda jest. Nie dla ptakią basa, nie dla kota szpyrka. Hrabia, może byś ty zamknął. Dzień dobry, pan Maniuś, dzień dobry. Te, panowie, no, do roboty. Tak jest, panie gospodarzu. Tak jest, piwo nalewaj, bo ja ciebie naleję. Tak jest. My chcemy piwa, 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 piwa. Wiecie, co się stało? No, co takiego? Wczoraj miały się odbyć moje zaręczyny z Dzidzią Krześniewską. No i co? Nie odbyły się. Czemu? Bo zapomniałem pójść. Wyobrażam sobie jego opiekuna. Będzie wściekły. Nie mówcie mi o nim, dobrze? A jak ci powie?
Albo bierzesz Didzie, albo cofam pensję. To co? To powiem, że wolę odwrotnie, że cofam Didzie, a biorę pensję. Panie Gomułka, dla mnie małe martowe. Nie do ogródka, dobrze? Tak, jeden. Dla mnie tyś jedno ładnie nalane i takie fałsze. Czego się śmiejesz? Do ogródka, no. Tyk, no. Co? Mój szef, miał mu rano farby kupić. No i... Czuję, że pan sekretarz od swojego pryncypala dostanie po mordeczce, to? Chodź, wiem. Antoś! Zaczekajcie chwilę. Zainkasuję porsiaki, to pójdziemy razem. Nie, ja właśnie muszę pójść do domu, bo muszę do południa przerobić portret na lounge. Buja cię, Maniusiu, buja. Chodźcie znowu, ja buja. Ale buję. Jakże, właśnie przed chwilą zobaczył tu swojego szefa. Nie, Maniusiu, nikogo nie widziałem. Co? Dajcie spokój, chłopaki, ciągle byście się tylko bili. Ja się biję, skądzie znowu. Ty! No, tylko spokojnie. Chodź na ulicę, to pogadamy. Tak, proszę. Wynoście się już. Zobaczymy. A ja ci mówię, że się z tego nie wykręcisz. Nie wiadomo. Niech łyżeczka mi wywróży. Uwaga. Jeśli upadnie tak, żenię się. Tak, nie ożeni się. Uwaga. Chodźcie, chłopcy, patrzcie. Nie ożenię się. A co to znaczy? Co panowie zwariowali? W zupełności w chęci? Nie, tylko nie ożenie się. No więc nie ożenie się. No zresztą, ludzie to nie przyjmijcie. Ludzie muszą się dobrać. Prawda, chcesz? Dajcie spokój z celowaniem się dobrze gorąco. Piwa się napijemy. My chcemy piwa. Piwa. Ostrożnie, panie Gomułka. Ja też ostrożnie, ale to ciężkie jak diabli. Proszę, ja pana w ręce. Ale to trzeba umieć, pan. Ale Maniu, no jak... Ale wylejesz, dzieci, no wylejesz i 2,50 diabli wezmą. Niech pan pozwoli. O, proszę. Tylko bez gimnastyki. To się nazywa zręczność. Zuch, dziewczyna. Tak jest, panie gospodarzu. Ja wiem, że tak jest. Ja się nie pytam. A, co widzę. Panna Mania bawi się w kelnera. Dzień dobry, panie Majcherek. Ja bym też wypił jeszcze jedno piweczko. Własnoręcznie nalane będzie mi lepiej smakowało w zupełności w ten czas. Proszę bardzo, wprawdzie nie ja nalewałam, ale proszę bardzo, proszę. Już lecę. I w ogóle pójdę do właściciela i powiem mu, że... Co pan powie? Że panienka jest najładniejszą dziewczyną pod stolicą. Ja bardzo pana przepraszam, ale tak się spieszyłam, że tata sama by tego wyleciała. Tak, wyleciała, a ja jestem zupełnie mokry. O, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Zaraz przyniosę inne piwo. Oj, tu. Gdzie? O, tu, mokry, tak? Oj, tu. O. Oj, tu. A teraz trzeba przeprosić. Przepraszam. I zaraz przyniosę inne piwo. Skandal! Jakim Złotogórski nie pozwolę na coś podobnego? Czekaliśmy na ciebie 2 godziny. Nie zapominał o własnych zaręczynach. No mów. Mów, jaką znowu bajeczkę wymyśliłeś na swoje usprawiedliwienie? Żadnej. Po prostu nie kocham panny Dzidzi i nie ożenię się z nią. Ożenisz się. Ty obiecałeś i ja. Słyszysz? Ja obiecałem. Jutro niedziela i jutro wieczorem zaręczysz się z panną Dzidzią oficjalnie. Rozumiesz? Moje uszanowanie. Moje.
A idziesz. Niby złociaka zawsze się od naszego pana opiekuna dostawało. A dziś pokrzywdzony jestem. No ale się mówi trudno. Już ja wolę złociaka stracić, niż byśmy się mieli z niekochaną panną Dzidzią ożenić. No nie, panie szefie. Ojej. To przecież nasza Mania. To znasz ją? Siwili. A kto to jest? No jak to? Mania, córka pani Maciejowej. Dzierwańskiej. Ma własny stragan na rynku. Maniusia. Dzień dobry, panie Majcherek. Dzień dobry, pani Maciejowo. Jakże żóweczko, jak interesy. Ano, plus, minus, owszem, nie powiem. Ale co dla człowieka znaczy moneta? Kółko, czyli zero. Skoro się nie ma własnego ogniska w zupełności. Nie uważa pani Maciejowa? Bo to w małżeństwie i chłop ma oparcie żeńskie i baba męską plus minus podporę zupełności w ten czas. No, i jakże się zapatruje pani Maciejowa na to małżeństwo? Owszem, nie powiem nie, bo bym zelgał. Pan Majcherek człowiek porządny, nie żadna tam łachudra. Tak? Po to i był pisarz gminny w spoczynku. A to, że pan Majcherek nie ma dyplomowej koncesji na adwokaturę, to do małżeństwa nieważne. Ale czy Mania się zgodzi w ten czas? Dziewucha się tylko ucieszy. Będzie bardzo zadowolona. Nic przeciw panu Majcherkowi nie ma. Uch, jak ogniste. Aż my ciarki przeszły względem przyszłości. To dla was, Majchereczku. A jutro proszę do nas na kwaśne mleczko z kartofelkami. Do widzenia, Majchereczku. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Morowy chłop. Stary babci. W zupełności. Moja. I 10 000. Panie gospodarzu, proszę na chwilę. Panowanie? Proszę pana, gdzie jest ta panienka, która mnie wczoraj pofarbowała ubranie na piwny kolor? A jeżeli pan dobrodziej miał jakieś koszta z praniem, to ja bardzo chcę. Nie, nie, pani nie. Dobrodziej, ja bym nie chciał. Ja nie mam żadnych pretensji. Chciałbym się z nią zobaczyć. A, rozumiem. Nie, pan rozumie. Postrzec. Tu na pewno dobrodziej, tu mieszka niedaleko. Jeżynieszka 6. Idzie pan tak prosto, potem na lewo i ze dwa razy się pan zapyta i już potrafi. Ja Dziermańska. Maria Dziermańska, Jeżynieszka 6. O. To jedziemy, panie, z radio. Nie, proszę zatkać na mnie. Ja sam pójdę, przejdę się z tobą. No, a co? Czasem, Iweczko, czekaj pan, potem pan będziesz wycierał wąsy. Szczęście. Dobra. Dziwda. Bardzo przepraszam, ja nie chciałam. Ja myślałam, że to... O, nic nie szkodzi. Tylko muszę ubranie osuszyć. Pozwoli mi wejść do środka. Trochę podeschnąć. Bardzo proszę. A. Czy pani tak wszystkich oblewa, czy tylko mnie? Kiedy ja naprawdę nie chciałam. Nie wiem, jak pana przeprosić. A ja wczoraj czekałem na panią. Jeszcze wróci.
A może pan lepiej zdejmie? To ja wyniosę na słońce, prawie wytchnie. Tak, rzeczywiście. Kogo? Neptuna. Kto to taki? Był... O! Taki jeden jegomość. Jest. Proszę pani? Tam. Aha. Tutaj? Ale pan się na mnie nie gniewa, prawda? Kiedy właściwie to ja się wcale na panią nie gniewam. No ale jak pani chce tak gwałtownie mnie przeprosić, to proszę. O tak, bardzo, bardzo przepraszam. Pan Maniu, takie przeprosiny to się nie liczą. Proszę. Proszę pana, a przepraszam, czy pan mnie? Pan Maniu. A, trudno, nie trzeba było mnie wodą oblewać. I właśnie chciałbym, żeby zaręczyny odbyły się jak najprędzej teraz. A co to? Co? Czyja to garderoba wisi na sznurze przed domem? A czyjażby, pewnie moja. To pani Maciejowa w spodniach chodzi w zupełności? Nic, a nic nie. Może tam jaki mężczyzna jest? Ale o, panie Majchere. A, w zupełności. Nic nie rozumiem. Coś takiego. Mnie się widzi, że coś tu nie w porządku. Ja to? Na pewno w domu nie ma nikogo w zupełności. Jakże można. Czy ja wyglądam na taką? No zresztą, jeżeli pan Majcherek zazdrosny, to proszę wejść i sprawdzić. To właśnie przebrałem sobie troszeczkę ubranko, bo mi się zaklejstrowało. Już chyba wyschło. Zaraz przyniosę. Proszę, proszę. Mama. Maniu. Mamy gościa. Dzień dobry, panno Maniu. Dzień dobry. Ślicznie pani dziś wygląda. A nóżki jakie zgrabne. Zobaczcie śliczność. Ale o, panie Majcherek. Maniu, pomóż. A może pan lepiej usiądzie? Aż proszę. Siadam w ten czas. Mamy mleczka jak złoto. Maniu bierze. Hej, Antem. Co? Do Mani przyszedł jakiś laluś. Rozebrał się do Adama i jeszcze Mania to ubranie wyniosła. Bujaś brakuje. No widzisz przecież. Bałem się, żeby Maciejowa nie zrobiła Mani jakiejś draki. To powiedziałem, że to moje ubranie. Nic nie kapuje. Ale bądź głupi, masz to ubranie. Idź do szopy i zaczekaj na mnie. Ja tam sprowadzę tego faceta, to z nim pogadam. Zobaczysz. Ja też z nim pogadam. Aż miło popatrzeć na taką buzię. Po prostu jak malowanka, obrazeczek w zupełności. Przesada, panie Majcherek, przesada. Ja nie mówię, żeby nie, ale tak zaraz obrazeczek. Bo ten kot. A to tam panny Mani pokoiczek w zupełności. Mój. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem panińskiego pokoiczku. Wyobrażam sobie, jak tam ślicznie w ten czas. No, Maniu, pokaż panu Majcherkowi. Kiedy tam nie posprzątane. Ale o, pan Majcherek wybaczy. A w zupełności, naturalnie w ten czas. Ładny to pokoik, ładny. Ładna chustka.
Matka mi ją kupiła na imieniny. Dlaczego to panna Mania tak ucieka ode mnie? No przecież nie zjem. Chociaż smaczna w ten czas w zupełności. No panno Maniu, no co jest? No, panno Maniu, no. Już nic. Operę pan tu urządza, za halkę pan tu przyszedł. Ja, dawaj ubrania. Słuchaj, co to za urocza dziewczyna? Niby kto tak? Mania, można się w niej zakochać do szaleństwa. To radzę się odkochać. I to jak najszybciej. Ty, co to za jeden antyk? Do wczoraj mój szef, a od dziś nieprzyjaciel. Co to znaczy? Znaczy się, że zgłaszam dymisję z posady u pana lakiernika i nie życzę sobie, żeby pan się koło Mani kręcił. Ani ja się nie życzę. A cóż wy macie za prawo, O prawie, panie pacykarz, lepiej nie gadajmy. No, ma pan dosyć swoich paniusiek w mieście i radzę panu po dobremu nie zaciepiać naszych dziewcząt. Bo inaczej ja za niego nie ręczę. Tak, ani ja za niego. No, a teraz spróbuj pan, żebyśmy pana więcej nie widzieli. Bo inaczej ręka, noga, mózg na ścianie. Tak. No. To ty taki przyjaciel, dajesz mnie bić? No a ty? No, uderz, no, uderz. No, uderz ty, uderz no, ty, no. Ty pierwszy. No spróbuj. No, spróbuj, spróbuj, ty pierwszy. Jak był mój ojciec, jakrem był po dziadku, a ja dorożkę z koniem ojcu wziąłem w spadku. I chociaż przez taksówki mam co dzień mniejszy dochód, ja nigdy nie zamienię fiakra na samochód. Mój koń to mój przyjaciel, nie żadna tam maszyna. I kocha mnie jak ojca, a ja go tak jak syna. Kto z nami jechał chociaż raz, ten nigdy już nie zdradza nas. Bo fiakier nie auto, a konik nie gaz. Nie pędzi jak czar, fiakier ma czas. Swobodnie, wygodnie, o tak jedziesz przez świat, jak jechał twój ojciec, twój dziad. Te modne wynalazki, te różne winy, to wszystko diabła warte, tak samo jak maszyny. Kiełbasa, kielich wódki i piwo, proszę panów, to lepsze witaminy od wszystkich europlanów. I niech tam sobie mówią, że niby dziś kultura, widocznie jajko chce być mądrzejsze dziś niż kura. Gdy chcesz, to samochodem mieć, lecz jeśli pragniesz, frajdę mieć. Bierz fiakra, nie auto, bo konik nie gaz, nie będzie jak czar, fiakier ma czas. Swobodnie, wygodnie, tak jedziesz przez świat, jak jechał twój ojciec, twój dziad. Bo fiakier nie auto, a konik nie gaz, nie będzie jak czar, fiakier ma czas. Swobodnie, wygodnie, tak jedziesz przez świat, jak jechał twój ojciec, twój dziad. Co jest? Co jest? Dancing! Do roboty marsz! Do kuchni! No, płacić! Ile się należy? Nie, głupstwo. Pomidory, wódka, węglina. 7,80. O, przepraszam, ja fundowałem, ja płacę. Nie. Nie, absolutnie nie, ja fundowałem. No jak nie, to nie.
Proszę, płacę rachunek, proszę resztę. Dziękuję. Proszę, resztę. Dziękuję. Wszystko uregulowane. Wszystko płacone, wszystko w porządku. To dobrze. Tylko się z przyjacielem pożegnam. No, Gumułka, daj buzi. Buzi. Panie F., panie Fiakier, z gospodarzem się pan nie pożegna? A rzeczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przecież to pan miałeś wyjść, nie ja. Rzeczywiście. Do widzenia. Niedobrze. Zalał się Hitler. Pewien bardzo młody człowiek taką złą nawyczkę miał, że jak tylko drzwi zobaczył, między drzwi ten palec pchał. Tem ktoś drzwiami nagle trzasnął, było to pewnego dnia i z jednego jego palca się zrobiły nagle dwa. Bo z tego taka jest nauczka, którą każdy przyzna mi. Jeśli nie chcesz mieć paluszku, przejść, nie pchaj palcami w drzwi. Tara, jak się laleczka bawi, tara. W gardziołku zaschło, można powiedzieć. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wychodzę na wódeczkę za chwilę. Dobra, klawo. Smacznego? Uwaga! Na ulicy dwóch facetów między sobą biło się. Tem podbiega trzeci facet, tamtych dwóch roić chce. Wtedy tamci dwaj faceci na trzeciego tego buch. I faceta tak pobili, że jak dynia facet spuch. Proszę bardzo, wszyscy się śmiać. Laleczka też. Nie, to nie trzeba. Z tego taka jest nauka, którą każdy przyzna mi. Jeśli chcesz pan spuchnięty być, nie pchaj palca między drzwi. Cóż ten Herek tak się do ciebie przylepia, jak piasek do mokrej ręki? Głupiś, nie do mnie się przystawia. Aha, a do kogo? Przecież nie sama z nim siedzę przy stoliku. To jego szczęście. A z daleka to tak wyglądało, jakbyście ze sobą kam, kiedy cię obejmie i pocałuje. Zabiłaby mnie Herka, gdyby cię pocałował. Oj się Boga, dziewucho. Za całusa zabijesz. Słychana to rzeczy. Tak, pani Wipcińska. Gdyby mnie pocałował, zabiłabym go. Becztyk bym z niego zrobiła. Za całusa, becztyk. Nie bój się, nie pocałuję. Nie o tobie myślę, śłotem. Kiedy muzyczka gra poleczkiem, wróci zaraz oczkiem na swoją dzieweczkę i podejdź z fasolem elegancko, ukoń się szarmancko i zawalę raz, dwa, trzy, wszyscy tańczą! Sio, i rach, ciach, ciach, i troszkę w lewo, hop, sio, i rach, ciach, ciach, nieco masi, ukoń się szarmancko, zawalę raz, dwa, trzy. Proszę, proszę, wszystkie pary tańczą, siwiaro, proszę. Thank you.
to ludzko dzisiaj u was? Tak, dzisiaj u nas wielka zabawa, panie mecenasze, tak? U nas dzisiaj są występy. Tylko miejsca nie widzę. A, znajdzie się, panie radco, miejsce. Tak, no, no, no to chodźcie. Gwarantuję wam pierwszorzędną zabawę. Kiedy musisz ten na poleczkę, drugi zaraz chodźmy. Pan Kapuściński, sala! Co? Idiota. Popatrz. Ale nie szynka, mania. A, mania? Musimy pilnować Mańki, bo ten pacykarz gotów jej w głowie zawróci. Ale, znając mnie, wątpię, żeby Mania chciała na niego nawet spojrzeć. Ciebie? Frajerze. Przecież Mańka za mną to aż piszczy. Ja tylko palcem kiwnę, a Mańka welonik nałoży i za mną do ołtarza poleci. A żeś ty gołębiami nieszlachetnymi karmiony. Przecież ona nie ślepa. Za takiego lamagę pójdzie. Kto lamaga? Kto lamaga? Ty! Proszę państwa, uwaga! Silencio, dziękuję. Szanowna publiczność. Oto za chwilę odbędzie się wybór królowej przedmieścia. Uwaga, uwaga! To się okaże dżentelman i kawaler. I zakupi tę oto figurkę gipsową, będzie ją mógł zaofiarować swojej damie. Dama ta znowuż, która tę figurkę otrzyma, zostanie automatycznie królową przedmieścia na rok bieżący. Cena wywoławcza 2 złoty na więcej. A na pan? 2,50. 20 złotych. Co? Zgubiłem. 3,50. Dziękuję wam. 3,50 po raz pierwszy, proszę. Dobra, panowie, nie tak prędko. 3,70. A idzie pan. I biało nikt za to w kryminale siedział nie będzie. Proszę bardzo. 3,50 po raz pierwszy. Niech się tam potargują, a figurę ja kupię w zupełności. I z mojej ręki wybrana będzie królowa w ten czas. O, światowy człowiek jestem. I wiem, co się plus minus Gdanie należy w zupełności w ten czas. Oraz 80. 4 złote! 4,50. Stary, kup mi tę figurkę. Muszę zostać królową przedmieścia. Ale ja nie chcę być królem. Żałujesz pan? Nie żałuję, ale szkoda. Sknero. Proszę. Nie żalować mamony dla swojej wymarzonej. Proszę. Zaraz. Dawaj, no masz jeszcze coś drogi. Tesno, kup mi, kup se. 10 złotych. Ja podbijam o 2. Grosze. To Helcia będzie królową przedmieścia. Nie będzie. Koleżanki popękają z zazdrości. 20 złotych. Uwaga, 20 złotych dają. Proszę, na drogo, trudno. 20 złotych po raz pierwszy. No, no, panie radco. Jedyna okazja, żeby zdobyć względy ukochanej kobiety. Było, nie było. Albo się kocha, albo nie. 20,5 w zupełności. Dzięki. 20 złotych 50 groszy po raz pierwszy. 50? Panowie, żartować nie można. Kto? Kto powiedział 50? Kto powiedział? To pan powiedział 50 złotych? Tak. Uprzedzam, że cofać się nie wolno. Nie mam zamiaru. 50 złotych po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Proszę.
Dziękuję. No a która z pań będzie królową? No bo trzeba ogłosić. Ja, Zygmusiu, będę królową, ja. A może ja? Przepraszam, to która z pań jest królową? Pani. Proszę pana, w ten czas. Przepraszam, jak godność? Mania Dzierwańska. Dziękuję. Uwaga, proszę państwa. Mania Dzierwańska zostaje królową Przedmieścia na rok bieżący. Uwaga! Uwaga! Szanowna publiczność, oto obecnie według programu fundator oraz jego królowa odtańczą królewskiego walczyka. Muzyk Alancy! Nie będzie tańczyć. Co? Tak. No to żeś pan tak ze sztygniaku, koszulek. Ola! Panie ładny, wolnego! Czego chcecie ode mnie? Chcemy, żebyś pan stąd jak najprędzej wyfrunął. Tak. A Maniusia ze mną zatańczy. Nie zatańczy. Ze mną będzie tańczyć. Radź go! Daj mi spokój, czego chcecie od niego? No Maniusiu, no nic takiego, oni mu tylko tłumaczą, o co się rozchodzi. Puśćcie, no, nie no Maniuśka, no. Cieszy, to? A? No, przyszły teść też będzie bardzo zadowolony. To co? Jak to, nie czytałeś gazet? Nie. Nie czytałeś? To zobacz, jak nas popisali. A walczy na nożo swoją kochaną. Jak twierdzą wtajemniczeni, Dąbski jest zakochany pięknej mań, zwanej królową Przedmieścia, proszę. He? To skandal, proszę pana. Ten pański wychowanek, zamiast przyjść wczoraj na swoje zaręczyny, poszedł między Andrusów i tam bił się z nimi jak ostatni parobek. Proszę pana. Co za maniery, co za wychowanie. Proszę pana. Ależ panie Krześniewie. Co? Niechże mi... Proszę pana. I o kogo się bił? O jakąś tam... A diabią, wiedzą co to za jedna... Proszę pana. Mój przyszły zięć, nożowiec. No tak, wczoraj dźgał Andrusów, jutro dźgnie mnie, pojutrze dzidzi, potem pana, bandyta. Proszę pana. Gazety na pewno przesadzają, panie dyrektorze. Możliwe, że zupełnie przypadkowo znalazł się pośród tych Andrusów i po prostu. Po prostu, zamiast przyjść na zaręczyny, bawił się. Pięknie, jak ostatni łobuz. Proszę pana.
panie dyrektorze. 4 razy odkładaliśmy zaręczyny. Za każdym razem wymyślił coś innego. Z tego jasno widzę, że on mojej córki nie kocha. Kocham. Nie pierwszy raz mówi pan to słowo kocham. Jakże mogę uwierzyć? Ja prosta, biedna dziewczyna, a pan artysta bogaty. Tak już jest, że zawsze ludzkie szczęście szuka najdziwniejszych dróg. Gonisz za nim. Ono zaś najczęściej leży tuż po twoich nóg. Jeśli człowiek w dobrej chwili poszedł na chybi, wtedy los mu daje wszystkie skarby, jak mi ciebie właśnie dał. Wystarczy jedna chwila, by najszczęśliwszym być. Tak. Wystarczy jeden uśmiech, by mieć dla kogo żyć. Wystarczy jedno słowo, by serce z sercem zleć. A gdy się splotą miłością złotą, to życie ma już pręć. Serce zawsze takie jest lękliwe. Tak się boi dobrych snów. Głośno wołam, że są nieprawdziwe. A cichutko prosi mów. Bo ono przecież na tę chwilę czekało dni i nocy tyle. Aż dopiero dzisiaj zrozumiało, to co świat od dawna wie. Że starczy jedna chwila, by najszczęśliwszą być. Wystarczy jeden uśmiech, by mieć dla kogo żyć. Wystarczy jedno słowo, by serce z sercem zleć. A gdy się splotą miłością złotą, to życie ma jutrzejsze. Co dobrego może wyniknąć z takiego małżeństwa? Jesteście z innych światów. Powiedz, czy byłoby ci przyjemnie, gdyby ona na każdym kroku odczuwała różnice, jakie nas od niej dzielą? Takie niedobrane małżeństwo nie może dać szczęścia. I ja w twoim wieku. Widzisz, 20 lat temu poznałem młodą, prostą dziewczynę z takiej samej sfery jak ta twoja Mania. Kochałem ją, chciałem się żenić, ale cóż, rodzina i wypadki tak pokierowały sprawą, że skończyła się tragedią. Umarła biedaczka. Zostało tylko dziecko, o którym nic nie wiem. A więc nic nowego pod słońcem. Co chcesz przez to powiedzieć? Że teraz ty będziesz powodem nowej tragedii. Postajesz na drodze naszego szczęścia. Słuchaj, chłopcze, byłem wówczas młody. Nie rozumiałem wielu rzeczy. A teraz ja jestem młody i nie chcę wielu rzeczy mieć. Oprócz jednej, że kocham Manię i to decyduje. Chłopcze. Zastałem pannę Dzierwańską. To ja. Chciałbym pomówić. Jestem Złotogórski, opiekun Zygmunta Dębskiego. Kogoś muszę być. Przepraszam, niepostrzątany. Nie spodziewałam się takiej wizyty. Proszę, proszę o... Dziękuję, dziękuję. Chyba panienka nie przypuszcza, że Zygmunt poważnie oświadczył. Po prostu zdawało mu się, że to jest miłość.
Chłopak młody, komiczny. Chwilowy flircik bierze za uczucie. Takie małżeństwo z panienką mogłoby mu zepsuć całe życie, całą karierę. Z innych światów jesteś. Ani panienka nie potrafi dostosować się do jego towarzystwa, ani Zygmunt do rodziny panienki. Przykro mi o tym mówić, ale może się tak zdarzyć, że będzie się wstydził pokazać w towarzystwie ze swoją żoną. A przy tym Zygmunt ma już narzeczoną. Widzi panienka sama, jak lekkomyśli i niepoważni. Pan będzie spokojny. Nie stanę Zygmuntowi na drodze jego szczęścia. A pieniądze niech pan schowa. Proszę. Ani za Zygmunta, ani za jego uczucie nie zapłaciłam, więc nic mi się nie należy. Ale z moich pieniędzy nie obetrę. Dziewonią, dowładasz duszą, duszą władasz i powiedz mi, czy kochasz mnie, czy tak, no, czy, a niech to, ja wezmę, niech do łba wejść zupełnie. Aha, najpiękniejsza dziewoją, dziewoją, dowładasz duszą moją, powiedz, czy kochasz mnie, czy tak, a idziesz ty, no nie bądź świnia, no. A może ci tak pomóc? Bo widzisz, bo może byś chciała, żebym ci tak zawsze pomagał, prawda? I w ogródku, i w chalupie, o. A może byś chciała, żebym ci tak całe życie pomagał? Stop! A my sobie jeszcze pojedziemy dalej. Nieszczęście dom w parami. Czuję, że jak wrócimy po ciebie, to i my się zaręczyli. No, to życzę wam szczęścia. Sobie też. Widzenia. Szczęść Boże, panie dziedziczu. No w jakim dalej jedziemy, dalej. Jedziemy. Mani, co tu dużo gadać, prawda? Chciałem cię prosić o te... No, no oto. Aniu! Chcę, żebyś mnie uczyniła najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Zostań moją żoną, masz tu kwiatki, przepraszam cię, masz tu kwiatki i niech ślub odbędzie się jak najprędzej. Chyba pan nie brał tego flirtu na serio, bo ja uważałam to za żart. Zresztą pan ma już narzeczoną. Ależ Maniu... A ja narzeczonego. Właśnie pan Kajetan przed chwilą prosił mnie o rękę i już mu ją oddałam. Ojej, jak to? Po prostu. Chyba rozumie pan mnie dobrze. Pan jest przecież człowiekiem inteligentnym. Człowiekiem, którego czeka kariera. Życzę panu dużo szczęścia, panie Zygmuncie. Z pańską narzeczoną. Tak. Więc... Pani ma narzeczonego. W takim razie i ja życzę szczęścia. Maniusiu.
najpiękniejsza dziewoja. To musisz doja, ty. To dusisz moja, to moją duszę, to władasz duszą moją Poeta! Pewnie przyszedłeś mi powinszować, co? Bo właśnie przed chwilą zaręczyłem się z Manią. Że ja? No, niby że tak. Spóźniły się, kochaneczku, spóźniły się. Czego? Nie ma co dłużej zwlekać. Po prostu trzeba urządzić zaręczyny, dać na zapowiedzie i ślub. Ten czas w zupełności. Tylko, że jeszcze Mania się musi zgodzić. Rozumie się. Oczywiście. No, jakby się Mania dziś zgodziła, to jeszcze dziś urządzamy zaręczyny i w ten czas. No to ja lecę do Mani. Poczciwy z pana chłop, panie Majcherek. Żeby tylko pan był dobrym mężem. W zupełności. Widzisz, jak się cieszy swoich zaręczy? Odwa. Maniusiu, co ci jest? A może my tak polecimy po pana Zygmunta? Nie chcę Zygmunta! Zostawcie mnie w spokoju! Nie, Maniusiu, to może najpierw... Ty widzisz? Ja nic nie rozumiem. Маню? Маню, chodź no tutaj. Mam coś ważnego do powiedzenia. No? Co ci jest? Nie, nic. Głowa mnie boli. A przejdzie. Chciałabym, żebyś była dzisiaj wesoła. Goście się zaraz zejdą, pan Gomułka, sąsiedzi, potańcujecie sobie troszkę. Bo widzisz, pan Majcherek prosił mnie dzisiaj o moją rękę. Bardzo się cieszę, mamo. Ale będziesz musiała zaraz pójść do pana Majcherka, bo się uparł, żebyś mu osobiście, że się zgadzasz na nasze zaręczyny. Dobrze, mamo, pójdę. Stawisz czudu. Co stoisz? Już idę, mamo. Pokaż się. Staszku mój, proszę. A, powitę. Śliczna panna Mania w moich skromnych progach. Przyszłam panu Majcherkowi powiedzieć na zaręczynę. Proszę się, proszę bardzo. A czy panna Maria zgadza się pluskni na małżeństwo w zupełności? Naturalnie. Przecież pana to taki porządny, kochany człowiek. Naturalnie. Tu kancelaria nie bardzo posprzątana. Proszę dalej. Proszę. Proszę do mojego prywatnego apartamentu. Proszę. W zupełności. Plus, minus. Bardzo się cieszę. Bardzo. Proszę, może panna Maniusia spocznie. Proszę bardzo. Może herbatkę. Nie, dziękuję. A może ciasteczka? Proszę. U mnie tak po kawalersku to nie bardzo. No ale jak będzie żona, to wszystko się zmieni, prawda? Ale teraz, kiedy panna Maniusia się zgadza, to ja muszę pani zdradzić wielką tajemnicę w zupełności.
20 lat chowałem te tajemnice. Strzegłem jak oka w głowie. No ale dziś, kiedy już jesteśmy jakby jedna rodzina, to ja muszę pani powiedzieć wszystko. Ten czas. Nic nie rozumiem. Niech pan Majcherek mówi jaśniej. 50 000, rozumiesz? O co panu chodzi? 50 000 w zupełności. Matka twoja umarła zaraz po twoim przyjściu na świat ten czas. Przecież ja mama. Dzierwańska wzięła cię na wychowanie. No zaraz wszystko zrozumiesz. Nie spodziewałaś się takiego posagu w zupełności? Posagu nic nie rozumiem. Było to 20 lat temu. Byłem wtedy sekretarzem gminy. Matka twoja była młoda, piękna, tak jak ty teraz w zupełności. Ale widzisz, poznała młodego, bogatego człowieka. I plus minus w ten czas w zupełności. I śpiewe, moje państwo, na zaręczynach. A zaraz... Komuśko, pan Gomułka to ten... Nie przerywać, proszę, pijemy. Pijemy. O, panowie, pijemy. Dlaczego panowie nie piją? Na zdrowie. No, na zdrowie. A panie? Na zdrowie. Pijemy. Czas robi swoje. Na pewno doczekacie się młodych. I dlatego chciałem dziś powiedzieć na ten temat 3 słowa. Wypijmy wódkę. A właśnie, że nie, to były... 2 słowa. A ja chciałem powiedzieć 3 słowa. Wypijemy 3 wódki. Nie, to niemożliwe. Możliwe i na wszystko są enty w zupełności. Kim była moja matka? Kto był moim ojcem? Niech mi pan da te dokumenty. Co tam dokumenty? Grunt 50 000. I grunt, że będziesz moją żoneczką w zupełności. Jak pan śmie? Proszę mi oddać te papiery. Papierów nie dam ci, Rybeńko. Chyba, że mnie przeprosisz i pocałujesz. A co żeś ty myślała, że ja z Dzierwańską chciałem się żenić? Nie z tobą, ptaszynko, w zupełności buzi. Panie Majcherek, czyś pan wariował? No, panie Majcherek! No ja wyjąć, proszę! Hola, panno Mary! Niech mi pan zostawi w spokoju. Sukienka cała porwana. Proszę mnie puścić. Pani, co się stało? No, proszę mnie puścić. Proszę. Ci psiutki. Majcherka się pali. Majcherka się pali. Pani siadać. Pani siadać. Co się stało? Pani się stało. Nic. Co? Moja. Panie, co się tam stało? Majcherka się pali. Majcherka pali się! Zabawa, a tu nagle pożar i... Stary, nie pij, masz dosyć. Daj pokój, stara, ja mogę pić. Pamiętam, panie Andrzeju, 2 lata temu... Gdzie jest? U Jóźwiaków. Mama. A bo co? Pani Dzierwańska poszła, bo pali się i coś... O Boże, panie, co ci jest, panie, powiedz, co się stało? Dziecko, powiedz, zostawcie mnie w spokoju, powiedz, kochany. Widziałam, proszę...
proszę władzy, na własne oczy, jak Mania niewidzierwańska wyleciała od niego. Nie było od Majcherka. I kto by to pomyślał, no, że to Mania Majcherowa. A o co im poszło? No. Widziałam, proszę władzy, na własne oczy widziałam. No i co, no i co, pani dziewczynka, niech pani powie dalej. No i co? Stoję, co? Mieszam zupę. Patrzę, a tu krzyk. Słyszę, a tu pożar. Gdzie jest Maria Dzierwańska? Tam. Ale pani Mania, Paniuszka! Co za diabeł tam o tej porze? Uspokójcie się! Zdawali Manię! Mówią, że kogoś zabiła! Nie, kogoś tylko Majcherka. Mówię, zabiła! Nie, Mania jest niewinna. Zobacz! Zaraz, panie szef! Czekaj! Poczekaj, no! Zaraz! Nie. Panie... Prędzej! Panie mecenarze, to ja nie do pana, to do niego, bo... Błagam cię, musisz się ratować! Ona jest niewinna, ja głowę za to daję! Błagam! Ja też! Błagam pana! A nie gadajcie wszyscy razem, bo nic nie rozumiem. Nie, ja nic nie rozumiem. Przyjdź jutro rano, to pogadam. Panie sędzio śledczy, przyszła do mnie i zażądała pieniędzy. Ja naturalnie nie dałem, no bo się nie należy. Ona podbiegła do stolika, wyciągnęła woreczek, no i ucieka. Ja naturalnie za nią. To ona siekierą czy innym łomem uderzyła mnie w łysinkę. Ja naturalnie zemdlałem w zupełności. I jeszcze mi dom podpaliła. A czy przedtem groziła panu kiedyś? Kto? No, Dzierwańska, Maria. Naturalnie. Bardzo często mi groziła. Odgrażała się, że mnie zabije w zupełności ten czas. Kiedy? Ten czas. Aha, zupełności. Bardzo ciężka sprawa. Wszystko przemawia przeciwko niej. Panie mecenasie, to może ja bym mógł za Manię wiedzieć. Musisz się ratować, ona jest niewinna, ja... Tylko to będzie w mojej mocy. A może wam Mania coś mówiła, o czym zapomnieliście? Nie? No może wiecie coś o Majcherku? Bo tu każdy szczegół jest bardzo ważny. Nic. Absolutnie. Dzień dobry. Czego pan chce ode mnie? Przecież dotrzymałam słowa. Zerwałam z Zygmuntem. Przychodzę tu jako pani adwokat. Podjąłem się pani obrony. Dziękuję. Nie chcę żadnej obrony. Uspokój się, moje dziecko. Twój żal, ale uspokój się i powiedz mi wszystko dokładnie. Co mam powiedzieć? Przede wszystkim... No, bo mi mama... Dzierwań. Panu nie powiem. Nie powiem panu. Nikomu nic nie powiem. Ma,
masz. Nie pójdę nikim. No, ale posłuchałeś się raz swojej żony. Jeszcze ja tam nigdy nie wyszedł, jak się posłuchałeś. A ty zawsze musisz nerwować, nie na wodę. Z całą stanowczością, że oskarżona nic nie mówiła, kiedy świadek ją spotkał. Nie, nic. A czy była bardzo podekscytowana? Pod co? No, wzburzona. A owszem, faktycznie była podekscytowana, ale tylko w ubraniu. Jak to? Że sukienka była trochę wzburzona, prawda? Trochę potargana. Ale ona to sama na sobie potargała. Ona jest niewinna, panie sędzio. Honoru daje. Niech ją pan puści. Zgadzam się z nim. Może iść. Proszę wezwać świadka Pipcińską. Co świadek może powiedzieć w tej sprawie? Proszę prześwietnej apelacji. Własnoręcznie słyszałam na festonie u pana Gomułki, gdzie mnie za królowe przedmieścia mieli uskutecznić. Tylko, że mój mąż fajtlapa i dusi grosz i pożalował na moje urody. A trzeba wiedzieć, wysoki eksmicji, że mnie już od dzieciństwa nazywali ślicznotką. Spokój! Proszę o spokój, bo każę opróżnić stale. Święta racja, panie wysoki sądzio. Gdyby inteligentna puka, śmieją się jak głupi, powiada do Antka. Zabije majcierka, powiada, kiedy bądź jak mnie pocałuje, powiada. Żebym ta pypcia na języku dostała, jeżeli już. To ja ją całuję rączki. Całuję rączki. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Wysoki Trybunale, panowie przysięgli. Oskarżona Maria Dzierwańska przez cały wodu sądowego nie wypowiedziała ani jednego słowa. Nie przypuszczam, żeby dziewczyna ta była uparta. Nie otworzyła ust, ponieważ nic nie ma na swoją obronę. Wina jej jest udowodniona. Zbrodnie zostały popełnione i muszą być ukarane. Dlatego żądam wyroku najsurowszego. Zarządzam 30-minutową przerwę, po której zabierze głos pan obrońca. A wygląda to tak niewinnie. Te niewinne do najgorsze. Popatrz pani na mojego starego. Wygląda, jakby do trzech nie umiał zliczyć. A wczoraj to się tak znał, że pogotowie brzucho pompowało. Jak wy robicie? Bo ja wiem, 5 lat, a pan skąd wie? Stary praktyk jestem. Wie? Przepraszam. To jest twoja mania, coś ukrywa. Nie chcę mówić ze mną. Po mnie diabli mnie biorą. Ładne towarzystwo. Ładne. Proszę. Do pana mecenasa, właśnie znalazłem te papiery, mania zbudziła, Dzierwańska. To ważne te papiery? Bardzo. Wiem wszystko. Czegoś ty mi o tych papierach wcześniej nie mówiłeś? Bo... Co? Pan? Pan moim? Tak, twoim ojcem.
Proszę siadać. Udzielam głosu panu obrońcy. Wysoki Trybunale, przed chwilą doręczono mi dokumenty nieznane mi dotychczas, a które całkowicie podważają zarzuty zebrane przeciwko oskarżonej. W imię sprawiedliwości wnoszę o wznowienie przewodu sądowego. Wniosek pana prokuratora w przedmiocie wznowienia przewodu? Pozostawiam to do uznania Trybunału. Wznawiam przewód sądowy. Udzielam głosu panu obrońcy. Wysoki Trybunale, panowie przysięgli. Stoi tu przed wami nie adwokat, lecz ojciec, który walczy o wolność i szczęście własnego dziecka. To? Nie. Tak jest. Maria Dzierwańska jest moją córką. Ojcze, jego córka. Niemożliwe, ja pokocham. Dowiedziałem się o tym przed chwilą, w momencie nader tragicznym, kiedy zdawało się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko mojemu dziecku. Przed chwilą doręczono mi pewne dokumenty. W związku z tym pragnąłbym zadać kilka pytań głównemu świadkowi oskarżenia, poszkodowanemu Majcherkowi. Pan Majcherek zapomniał bowiem powiedzieć tu o rzeczach niezmiernej wagi. Wnoszę o ponowne przesłuchanie świadka Majcherka. Panie Majcherek, co to? Co to znaczy? To pan bujał w śledztwie. Co wy chcecie w ten czas? Nie w ten czas, ale teraz. W zupełności. Proszę tu świadka Majcherka. Tylko mów prawdę. Bo marmeladę z ciebie zrobimy. Uch. Przecież ja już wszystko powiedziałem w ten czas. W zupełno... Tak, wszystko. Wszystko, co mogło pognębić niewinną istotę. Wszystko, co podyktowała panu chęć zemsty. Składając zeznania, nic pan nie wspomniał o tych 50 i papierach, które wręczyła panu matka Mani na łożu śmierci, aby się oddał oskarżonej w dniu dojścia jej do pełnoletności. Nic pan nie wspomniał o swoich zamiarach małżeńskich, mających na celu zdobycie jej pieniędzy. No, prawdę, łajdaku. Panie obrońco, przywołuję pana do porządku. Powiem całą prawdę w zupełności. Panie Maniu, 20 lat czekałem. 20 lat chowałem te papierki. Panie Majcherek, pozwolę mu pomóc. Panie Majcherek, panie Majcherek. Wobec tego cofam oskarżenie przeciwko Marii Dzierwańskiej. W stosunku do Majcherka Lojzego daję nakaz aresztowania pod zarzutem fałszywego oskarżenia i składania fałszywych zeznań. Panie! Bądźcie szczęśliwi! Ale Matyńko, czy dasz sobie radę beze mnie? Nic się nie bój, Maniusiu. A my to co? Ja tu jestem dyrektor, a on personel. Dziękuję. Ależ nie ma za co, Maniusiu. Dziękuję wam, proszę. My dla mnie wszystko. Ładna pomoc. A co się stało? Niech tatuś podtrzyma. No. Przecież woda niezmieniona. Ale ja mam ciebie przedziwnie mokre szczęście. Zygmusiu, ja cię bardzo przepraszam. Oj tutaj. Pamiętasz? I tu. Pamiętam i nie przeprosiłaś. Ale teraz przeproszę, Zygmusiu.